Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Patryk, a dziś jak widzicie kosimy kukurydzę. No i co tutaj stoi z pszczelką? No, nowy nabytek. I nawet nie wiedziałem, że mam wbinać pszenicę, z którego nie wiem, kiedy ja miałem, kiedy wysypywałem pszenicę do minut. Ogólnie teraz ją sprzedałem, mam 75 tysięcy. Sprzedałem wełnę. Sprzedałem trochę owiec, bo było 21, teraz chyba 12 albo 11. Krów zostało 11 albo 10, też sprzedałem, bo było 17. I jeszcze świnie nie sprzedałem. No i jakoś się zarobiło. No, sprzedałem tamtego fenda. Tak. Jeszcze to przed szkołą nagrywam. Przed szkołą. O kurde. Ale żem narobił. To jest ogólnie fast rock. JCB stoi na skupie tych zwierząt. Ale chyba nawet nie będzie potrzebny w tym odcinku. Ogólnie pszenicę już sobie skosiłem, jeszcze została ta kukurydza i rzepa. No tak. Dobra, ja to wywiozę i się zaraz widzimy. No tak więc zaczynamy kosić. No, tu ma czasu. Nie ma, nie ma. O, tak. No i zaraz skończymy sobie pole, jedziemy na ostatnie pole. Tak, to jest. No, ja nie mogę naprawdę.
Tak. No i tak, no to jest fajne pole, długie takie, fajnie się tutaj mi robi. Dobra, zaraz będziemy kończyć ogólnie odcinek. Kurde no. Dobra, tak więc jak wam się odcinek spodobał, zostawcie, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem. Możecie wbić na mój Instagram, Symbogene, możecie wbić na mojego kolegi na kanał Dragonet, możecie wbić na mój drugi kanał Dragon... Pfff, Patryk.pl, tak więc na razie, trzymajcie się,